Regietów, wieś w gminie Uście Gorlickie, malowniczo położona u podnóża góry Rotundy, na której znajduje się cmentarz z mogiłami żołnierzy I wojny światowej. Z dala od przelotowych tras, wielkich metropolii, można powiedzieć, jeszcze nie do końca odkryta przez turystów. Wieś położona jest w dolinie potoku Regietówka. Od strony południowo-zachodniej ogranicza ją pasmo Jaworzynki i Koziego Żebra, od północy wznosi się nad wsią Góra Banne, od wschodu Rotunda, zaś od południowego wschodu Jaworzyna Konieczniańska. Obecna wieś Regietów powstała po 1945 roku w wyniku połączenia dwóch wsi, Regietowa Wyżnego i Regietowa Niżnego. Regietów Niżny, podobnie jak sąsiedni Smerekowiec, lokowano na prawie wołoskim w 1521 roku. Regietów Wyżny powstał nieco później, bo w drugiej połowie XVI wieku. Obydwie wsie zostały całkowicie wysiedlone po II wojnie światowej w ramach akcji Wisła. Później w Regietowie Niżnym powstał PGR i wieś została ponownie zasiedlona. Znajdują się tutaj dwie prawosławne cerkwie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jedna zbudowana w latach 30. XX wieku, druga zbudowana w latach 2008-2012. Regietów Wyżny pozostaje do dziś niemal bezludny. Znajdują się tutaj między innymi żerenia bobrowe. Nie tak łatwo jednakże można te sympatyczne zwierzątka zobaczyć w akcji. Spośród pojedynczych zabudowań warta uwagi jest znajdująca się tutaj prawosławna czasownia przeniesienia relikwii świętego Mikołaja. Uwagę zwraca także kapliczka z dzwonem i widokiem na Jaworzynę Konieczniańską. Regietów słynie ze stadniny koni huculskich, największej tego typu stadniny w świecie. Stadnina oferuje m.in. jazdy konne dla początkujących i zaawansowanych, rajdy konne w plenerach Beskidu Niskiego, przejażdżki bryczkami, tradycyjne kuligi, czy w końcu pokazy hodowlane i zawody jeździeckie. Ośrodek rozwija się bardzo dynamicznie, dysponuje nowymi stajniami hodowlanymi, karczmą Huculanka oraz hotelem Jaśmin. Na terenie stadniny co roku odbywają się Dni Huculskie. To cykliczna impreza bardzo znana i ciesząca się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród hodowców koni. Każdego roku przybywają na imprezę liczni widzowie zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Konie huculskie wraz z pracownikami stadniny wzięli udział w wielu filmach. Były to takie produkcje jak Szatan z siódmej klasy, Ogniem i mieczem, Stara baśń, Na dobre i na złe, 1920 Bitwa Warszawska oraz Quo Vadis.